Serdecznie witam wszystkich na kolejnym, nawet nie policzę ile, bo tych koncertów było znacznie więcej, zanim zaczęła się Lubańska Wiosna Ekologiczna, a tegoroczna wiosna to już jest 17. I w tym roku mamy Międzynarodowy Dzień Współpracy w dziedzinie wody. Hasło tego roku wygrało takie, to takiej młodej dziewczyny z Indii, która wymyśliła tak: woda, 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 ale tylko gdy akcja. Czyli tylko wtedy, kiedy jest jakaś akcja, to mówimy o wodzie, a przecież bez niej nie ma życia. Ale też woda stała się złotem. Dlatego nie wystarczy tylko działanie pojedynczych ludzi, którzy nie marnują wody, nie wrzucają odpadów nad brzegi rzek i strumieni, ale też krajów. I coraz więcej krajów współpracuje ze sobą. Bo w środkowej Afryce 300 milionów ludzi pije wody z kałuży. Napilibyście się takiej wody? No, na pewno nie. I cieszą się, kiedy mogą się napić takiej wody z kałuży. Także odkręcając kran, pomyślcie też o tym, że u nas w Polsce nam się tak wydaje, że nie ma problemu z wodą. Każda niepotrzebnie wylewana woda staje się problemem, będzie za ileś tam lat, a zresztą, kochani, nie życzmy sobie strasznych upałów, bo wtedy następują ograniczenia przy zużyciu wody. W szkole numer 4 panie przeprowadziły przepiękne zajęcia właśnie o wodzie. I te dzieciaki już doskonale wiedzą, czym jest woda. Bez wody nie byłoby życia, bo bez deszczu nie będzie żadnych plonów, a jak nie będzie żadnych plonów, to pamiętajmy, my również ludzie na tym tracimy, dlatego że docelowo wtedy nie byłoby co jeść, oczywiście też nie mówiąc o tym, że nie byłoby co pić. Dlatego dbajmy o wodę, szanujmy wodę, przede wszystkim wodę oszczędzajmy. I teraz przyszedł czas na to, żeby to, co pani Mierzwicka zapowiedziała, dokonać. Droga młodzieży, drogie dzieci, szanowni wychowawcy, szanowni goście, 17. Lubańską Wiosnę Ekologiczną uważam oficjalnie za otwartą. Przegląda się lazurowy słoneczny niebo oraz wysoki sosny.
powtarzane.